Ej, cześć wam wszyscy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi widzowie. Dzisiaj drugi odcinek, drugi raz postanowiłem na podstawie waszych pytań, które zadajecie, sporządzić taki odcinek pytań i odpowiedzi. Wy pytacie, ja odpowiadam. Na pierwszy ogień pójdzie Bartosz Piotrowski, który no tak często dokopuje mi w tych swoich komentarzach, tam opisując, że no co to nie ja jestem, co to nie ja osiągnąłem, bo jego szef osiągnął więcej. To jest taki jeden z takich przykładów, tak więc wiem, że no, pracuje w jakiejś firmie i chwali się, co to tam jego szef nie osiągnął. No nie podając samemu, co on w życiu osiągnął. Pewnie nie ma tego wiele, dlatego no, też nie ma się czym chwalić. No ale pomijając to, jak on widzi swojego szefa, to wcale nie musi być... No nieważne, nie będę wchodził w ten temat. Pomijam to oczywiście, że pokazuję na przykład innych. No ja też mógłbym, wiesz, opisując jakieś rzeczy, podawać ludzi, którzy zarabiają ileś tam set tysięcy złotych miesięcznie. Ale tego nie robię, po prostu mówię o sobie, tak więc jeżeli taką drobną sugestię mam w stosunku do ciebie, jeżeli coś o czymś piszesz, to pisz, że ja zrobiłem, ja osiągnąłem, a nie u nas w firmie czy coś takiego. Tak więc Piotr mówi w ostatnim komentarzu pod jakimś tam moim filmem, że nie rozumie, dlaczego ja, podpisując takie duże umowy, jeżdżę starym busem i mam no niewyremontowany dom. No to świetne pytanie, no to już odpowiadam na nie. Tak więc kiedyś, będąc może mając wiedzę podobną do twojej, Piotrze, no szukałbym jakichś takich fajnych samochodów, które faktycznie no, są reprezentatywne i że coraz nowsze. No żeby jakby ten wizerunek firmy podnieść, tak? Że tak naprawdę teraz, kiedy już mam wiedzę, którą posiadam od jakiegoś tam czasu, wiem, że tak naprawdę to, jakim samochodem jeździsz, tak naprawdę niewiele znaczy. To znaczy, żebyś mnie źle nie zrozumiał, no nie może się z samochodu lać olej, nie może kopcić na czarno czy tam na niebiesko, no nie mogą mu się obrywać drzwi, nie może być tam każdy kolor inny tego samochodu. Samochód musi być ładny, w miarę czysty, no bo wiadomo, że jeździmy po tych błotach, po tych różnych bezdrożach i tak dalej, więc no nie zawsze do mini też samochodowej wjedziemy, gdzie nasze samochody nie do każdej mini też wjadą. Reklama powinna być na samochodzie, bo to jest jednak duża przestrzeń, powierzchnia reklamowa i jeżeli nie masz oklejonego samochodu, to po prostu tracisz potencjalnych klientów, którzy no nie wiedzą, że akurat koło nich przejeżdża firma. Bardzo dużo mam, no nie powiem, że zleceń, tylko telefonów, czy później ktoś tam dzwoni faktycznie, mówi, no widziałem pana samochód, gdzieś tam był pan w okolicy i ja bym chciała się zapytać, ile to kosztuje i tak, wiecie, od słowa do słowa, bo już ktoś widzi, że no ten samochód jakiś tam jest. Czym jest samochód w firmie budowlanej? No tak może ci powiedziałem, że samochód nie zarabia i tak dalej. Samochód w firmie budowlanej, mój drogi, jest pasywem. Pasywem, czyli czymś, co wyciąga ci pieniądze z kieszeni, a nie wkłada pieniądze do kieszeni. Aktywa wkładają pieniądze do kieszeni i takim aktywem w firmie transportowej samochód niewątpliwie by był. No bo jeżeli firma transportowa kupuje sobie 10-letni czy tam 15-letni samochód, ten samochód się psuje i no już no nie ma na niego gwarancji, ani nie ma, wiecie, jakichś tam serwisów darmowych, no to po prostu właściciel takiej firmy traci. Tak? Dlatego też w firmach transportowych samochody robią setki tysięcy kilometrów rocznie, więc no też ten samochód musi być, że tak powiem, no idealny. On no, najlepiej jakby się w ogóle nie psuł, to wtedy można by powiedzieć, że jest to samochód idealny. Mój samochód jest z 2002 roku, ma silnik 2,5 diesla, turbo diesla. Ma ten silnik przez producenta gwarancję na 1 000 000 km, tak więc no, nic mi się jeszcze z nim nie stało. Samochód ma w tym momencie 351 tysięcy przejechane. Kupiłem go, jak miał przejechane 236 tysięcy, przepraszam bardzo. Już nie pamiętam, ile to było lat temu, czy było to 4 lata temu, czy 5 lat temu. Jakoś tak, w każdym razie co roku wożę do serwisu takiego, który się zajmuje tylko Volkswagenem, Audi i Skodą, mój samochód na przegląd, filtry, oleje i tak dalej. Taki przegląd kosztuje 1000 zł. W momencie, kiedy go kupiłem, te kilka lat temu, za 22 tysiące netto, czyli do tego trzeba jeszcze doliczyć podatek VAT, od razu
6 tysięcy chyba wydałem na takie rzeczy jak hamulce, oleje i tak dalej, paski rozrządu, bo to nie wiadomo kto to tym wcześniej jeździł. No więc takimi rzeczami, na takie rzeczy wydałem od razu 5 tysięcy. Rok następny wydałem chyba też około tam 5 tysięcy, żeby tam no jakieś kolejne roboty w nim zrobić. Po czym zmieniłem mechanika, no i teraz wydaje troszeczkę mniej, ale to dalej jest na poziomie 3000 w ciągu roku, czyli ten przegląd taki 1000 zł plus tam to co się zepsuje, no a że jeździmy po różnych takich wykrotach i tak dalej, no to czasami się tam jakieś rzeczy tam wiecie, no samochód też nie jest nowy. I teraz tak, no wiele osób myśli sobie, dobra, kupię sobie nowy samochód, nie będę musiał płacić za takie rzeczy różne, bo mam ubezpieczenie i tak dalej. Okej, tylko że takie samochody przyjacielu kosztują po jakieś tam 100 tysięcy. No nie wiem, czy to ci jest potrzebne. Powiem ci szczerze, że moi pracownicy dojeżdżają teraz własnym środkiem transportu do roboty. Mam tutaj, ten samochód jest 7-miejscowy, ale nigdy 7 osób nie woziłem w nim. Najwyżej może 3-4, teraz nie wożę nikogo, czyli jeżdżę sam. Mam kontakty już z hurtowniami takie, że po prostu zawożą mi materiał często albo za bardzo małe pieniądze, albo czasami za darmo. Tak więc jeżeli ja mam wrzucać tutaj, nie wiem, paletę, ostatnio wiozłem paletę plusa kleju, no bo musiałem mieć ją na już, ale jeżeli moi współpracownicy robią to tak, że po prostu przewidują, kiedy będzie jakiś potrzebny towar, to zamawiają sobie po prostu, ja to zamawiam z hurtowni i hurtownia przywozi mi to na teren budowy, tak więc nie potrzebuję już praktycznie niczego wozić. Tak więc gdybym nawet chciał to jakimś Fiorino czy czymś takim, mógłbym w mojej firmie się posługiwać i też by było ok, tak? Tak więc samochód no jako taki nie zarabia pieniędzy, jest po prostu do wożenia mojego tyłka. Moi pracownicy już swoimi samochodami dojeżdżają do pracy. O tym też za chwilę będę mówił, bo jeden z internautów też pyta, jak ja to robię. No ale odpowiadając Piotrowi jeszcze, dlaczego jeżdżę takim starym samochodem, bo nie ma sensu kupować po prostu nowszego auta i wydawać pieniędzy. Często zakup samochodu związany jest z podatkiem VAT, który wychodzi na koniec roku i wtedy podatkiem dochodowym, który trzeba zapłacić i wtedy no, pyta się właściciel firmy księgowego, no co tutaj zrobić, żeby tego podatku dochodowego, nie? Na przykład wychodzi ci 20 tysięcy podatku dochodowego i się pytasz księgowego, co tutaj zrobić, żeby tego podatku nie płacić. No i wtedy księgowy mówi: panie właścicielu, niech pan dokona jakiejś inwestycji. Dlatego też pod koniec roku dzwonią do ciebie ludzie i pytają, czy nie ma pan jakichś inwestycji, zakupów na głowie, jakichś tam takich rzeczy, które chciałby pan po prostu spożytkować jakieś środki. No bo już chcą ci dać jakąś pożyczkę, żebyś sobie taki samochód kupił. Jeżeli masz 20 tysięcy podatku dochodowego do zapłacenia, no to żeby go skasować, żeby go nie płacić, musisz sobie kupić. Tak mi się wydaje, nie jestem biegły w tych sprawach, ale samochód za 80 tysięcy albo nawet za 100 tysięcy, no tak żeby wiecie, tam podatek dochodowy ile jest tam, 19%, czyli 1/4, 20% to jest 1/5, czyli no musisz 5 razy więcej wydać po prostu, żeby sobie ten podatek od tego podatku dochodowego odliczyć. O ile oczywiście dobrze liczę, to nie musi być prawda, pewnie mi tutaj w komentarzach podpowiecie, ale nigdy nie jest tak, że jak masz 20%, 20 tysięcy podatku dochodowego, to kupujesz rzecz za 20 tysięcy i to się znosi. Nie, w życiu. Więc musisz co zrobić, żeby kupić ten samochód za, tam, dajmy na to 80 czy 100 tysięcy, musisz się znowu zapożyczyć. I twój samochód nie jest twoim aktywem, tylko aktywem banku, więc po prostu zapożyczasz się, jesteś zadłużony, żeby spłacić ten samochód, no chyba, że masz gotówkę i popełniasz ten szalony pomysł i kupujesz za gotówkę sobie, żeby nie płacić podatku dochodowego, rzecz, która tak naprawdę nie jest ci potrzebna. No chyba, że nie masz samochodu i jest ci potrzebne, no to okej, nie? Ale sugerowałbym, jeżeli macie jakieś tam podatki do zapłacenia, kupić rzeczy, które wam przynoszą dochód, a nie są po prostu bezsensownym kosztem. I na przykład fajnym ćwiczeniem jest na naklejenie sobie czerwonych karteczek na coś, co masz w swojej firmie, a co nie przynosi po prostu dochodu, nie? Na pracowników niestety nie.
nie możesz nakleić, ale pewnie też byś nakleił na niektórych. Taki żart sytuacyjny. I powiem wam, że są takie rzeczy, gdzie stoją po prostu i nie używa się, także no, warto się zastanowić, czy akurat się opłaca kupić na przykład dajmy na to jakiś agregat T-Maxa, jak szpachlujesz raz do roku T-Maxem, nie? Dajmy na to, nie? To jest też takie ważne pytanie, no bo sprzęt musi zarabiać na siebie. Kolejne związane z Piotra pytaniem odnośnie mojej chaty. No kolego, no ja ten samochód, ten dom kupiłem, nie wiem, 2 lata temu. Mam już na niego projekt, który zrobiłem w plasterlinie. Projekt kosztował mnie bardzo dużo pieniędzy, tak więc no już jakiś cel konkretny z tym domem mam związany. Dom kosztował mnie tam ponad 400 tysięcy w kredycie. 90 tysięcy wydałem na wpłata własna. Wydaliśmy, bo to mojej żony jest. Tak więc no wiesz, no zarób najpierw tyle, żeby po prostu mieć to wpłacić. W międzyczasie też kupiłem do jewożenia trójki mojej dzieci Mercedesa za, nie wiem, tam 50 parę tysięcy. Tak więc no, zarób najpierw te pieniądze i tak wiesz, sobie to nie są małe kwoty, nie? Nawet dla twojego szefa, który jest jakimś krezusem pewnie i już tam nie pracuje, bo zarabia według, tak jak ty tam mówisz, miliony. No to to jest jednak duża kwota. No, jak ktoś nie ma firmy, to ciężko mu w ogóle sobie wyobrazić, jak firma funkcjonuje, bo z waszej perspektywy ludzi, którzy pracują w firmie, szef zarabia miliony i żeruje na waszej krzywdzie, tak? Wcale tak nie jest, tak naprawdę czasami, i to potwierdzi każdy właściciel firmy, zostaje nam mniej niż wam, bo na przykład no, albo pracownicy nie byli wydajni, albo nie było jakichś sprzyjających okoliczności, no na przykład robota się opóźniła, coś tam było, do jakieś tam nieprzewidziane okoliczności i tak dalej, i tak dalej. Z ceną rynkową nie poszalejesz, czyli ją musisz mieć mniej więcej zbliżoną do cen rynkowych, swoją cenę, żeby nie było, że po prostu będziesz siedział w domu bezczynnie, bo masz po prostu ceny wywindowane w powietrze. Tak więc Bartoszu drogi, Bartoszu? Bartosz Piotrowski. Bartoszu drogi, swój dom będę remontował niedługo, jak tylko pozwoli mi na to czas, jak tylko pewien etap, który już mam zaplanowany w swojej firmie, przejdę. O tym też kiedyś będę mówił może więcej. Sam wyremontuję sobie ten dom i będzie seria odcinków Roli Trzy Wykańcia. Także już mam nawet serię odcinków, będę pokazywał, jak z takiego starego szeregowca fajną chatę zrobić, na co zwrócić uwagę, jak to zrobić, i na pewno będę to umieszczał na YouTubie, także pomysł mam. Edwin Nowak. Edwin Nowak napisał mi pod filmem, w którym szlifowaliśmy żyrafą. Przyłóż najpierw żyrafę do ściany, bo widziałem już, jak wielu ludziom żyrafa wyrywała się z rąk i po prostu robiła wrzery. No, pewnie nie były to festule, bo no nie mam czegoś takiego w festulu w moim planeksie, że muszę przykładać. Jakoś tak ta głowica jest amortyzowana i papiery, które też mamy, są na takiej miękkiej przekładce, która pozwala nam o, teraz będzie lepsze światło, na miękkiej przekładce, która pozwala nam jakby uniknąć zrobienia tych wrzerów. Teraz też Festool wypuścił takie softy, tak zwane, takie papiery już na gąbeczce, na granat papier, czyli ten taki bardzo wydajny, i na takiej gąbeczce cienkiej 5 mm i można zamiast przekładki dostosować. Tak więc nie zaobserwowałem czegoś takiego. Jeszcze festule mają dodatkowo miękki start. Może widziałeś to, jak ktoś tam używał na szlifierce, która kosztuje tam 700 zł czy coś takiego. Może takie coś się wydawać, nie wiem, nie używałem nigdy. Najsłabszą szlifierką, jaką używałem, jaką miałem w ręce, był Flex z wypożyczalni. Zajechany i powiedziałem, może z tym jakby zniechęcony, że nigdy Flex, nigdy na lince jakieś napędy, i po prostu kupiłem Festoola i mam 2 Festoole, jednego już mam 10 lat, który nadal chodzi i nadal zarabia na siebie pieniądze, i jest to fantastyczna maszyna, polecam każdemu. Black Oak
400% normy, nikt nie chce pracować z takimi Polakami później. No to było pod filmem, w którym ja pokazuję, jak szpachlować ileś tam w ileś tam, czyli tam nie wiem, 2 godziny sufitu, 200 metrów kwadratowych, 2 godziny. No słuchaj, no to wyszło jakby samo z siebie, tak? No nic na to nie możesz poradzić. To tak samo jakbyś miał pretensje do jakiegoś kuriera, który jeden, który dowozi konno, pocztę rozwozi, a drugi ma po prostu helikopter. No, no i miałbyś pretensje do tego, no tak, teraz to wiesz, wszystko musi być 400% szybciej zrobione. No tak, no jesteś zmechanizowany, masz maszynę, no to dlaczego masz szybciej nie zarabiać? Nikt nie powiedział, słuchajcie, nikt nie powiedział, że ja mając Planexa, czy mając T-Maxa, obniżam ceny z tego względu. No, absolutnie, nawet podnoszę, bo ja mam po prostu lepszą jakość niż gładzisz pachlowane z łapy, co nikt na początku w to nie wierzył, że maszyna potrafi takie rzeczy zrobić. No, no a to potrafi o wiele lepiej od ręki ludzkiej, tak więc moi drodzy, ceny nie są niższe, zysk jest wyższy, no ale też koszt jakby związany z wygenerowaniem tego zysku też jest większy, no bo paca kosztuje 20 zł, a T-Max kosztuje 20 tysięcy, nie? Także to trzeba w dłuższej perspektywie to rozpatrywać i jakby przewidywać, czy ty w ogóle chcesz prowadzić firmę, bo powiem wam też o takiej dziwnej sytuacji. Zgłaszają się do mnie ludzie, którzy kupują sprzęty, no, pewnie na dotacje tam unijne z Urzędu Pracy i tak dalej. No i kupił ktoś, wiem, że to na pewno u mnie, bo sam o tym napisał, tutaj niedaleko Poznania, i potem wystawił ten sprzęt po 2 tygodniach na Aliexie, mówię o Festoolu, o Planexie, i napisał, że właśnie kupił u mnie i sprzedaje to. No, ktoś kupuje, nie wiem, 60 metrów wyszlifowo i sprzedaje, no nie rozumiem tego. Polacy są robotni i chcą pokazywać, że po prostu potrafią pracować za granicą. Szkoda, że nie w Polsce, bo by może nie musieli wyjeżdżać za granicę. Ale no tak to jest, mój ty drogi Black Oaku. Czy zbieram swoich... O, właśnie. Tutaj pyta mnie jeden, już mówię, Tomasz ma na imię. Nie, Tomasz O. Czy zabieram swoich pracowników codziennie po mieście czy docierają na własną rękę? Słuchaj, no kiedyś było tak, że jak zaczynałem, no to woziłem tych moich pracowników. Miałem jakieś takie pracownika, który dla celów zdrowotnych czy tam rekreacyjnych dojeżdżał sobie rowerem nawet po 2, 3, 5 km i to było ok. Kiedyś było to nie do pomyślenia, żeby w ogóle szef gdzieś podjeżdżał po pracownika jakiegoś, szło się albo z buta, albo dojeżdżało się rowerem, albo no w jakikolwiek obojętny sposób, ale docierało się na własną rękę, tak? No teraz jest jak jest, trzeba pieścić, całować, kochać, przytulać tych pracowników, żeby oni czasami sobie gdzieś nie poszli, gdzieś im ktoś im właśnie będzie to robił. No zajechałem na dom. Na tą moją starą chatę. No i właśnie tak to wygląda, że trzeba tych pracowników jakby no tak dopieszczać. Kiedyś miałem taki przypadek, gdzie jeden z chłopaków mówił, no co, nie zawieziesz mnie? Ja mówię, no ja jadę teraz w inne miejsce, no to jak ja teraz dotrę? No mówię, no kurczę, no nie wiem, no możecie dziś na autobus podrzucić, ale sobie dojeść. Nie mówię o tych, którzy teraz ze mną pracują, bo naprawdę to już nie są ci ludzie, ale no zwrócicie uwagę po prostu od razu na to, jak ktoś podchodzi do życia i że widzi tylko przeszkody zamiast szukać rozwiązania. Ja jak gdzieś tam dojeżdżałem kiedyś, to zawsze miałem autobus, albo sobie kupiłem samochód, albo rowerem, albo czymkolwiek. A teraz ludzie są bardzo wygodni i chcieliby, żeby im jeszcze, nie wiem co, kartę miesięczną kupić, żeby jak już tym autobusem jeżdżą, to żeby no, żeby to było po stronie pracodawcy. Teraz mam tak, odpowiadając na twoje pytanie, że moi pracownicy faktycznie kiedyś to był taki samochód kupiony z myślą do tego, żeby jeździć i wozić pracowników. No, ja zrobiłem to w ten sposób, że pracownicy, czy tam współpracownicy moi, którzy mają swoje samochody, to dojeżdżają. Jeżeli mam taką z nimi umowę, jeżeli jest to poza Poznaniem, to rzucam im tam na paliwo, ile chcą. Jeżeli jest to obręb Poznania, to dojeżdżają na własną kieszeń. Miałem tych moich chłopaków, którzy robili u tego dewelopera, tam widzieliście, tam o Orgipsie pokazywałem te poddasza, tych 12 domów takich.
kupiłem mi takiego róbcia Skody pick-upa, nie wiem, tam 1200 zł chyba za nią dałem i dojeżdżali chyba dzielnie przez półtora roku tą Skodą, po czym teraz ją właśnie w tamtym tygodniu sprzedałem już taką totalnie na części i dawałem na paliwo i dojeżdżali sobie samochodem, bo to było jakieś tam 20 parę kilometrów spod domu, no oni też nie dysponowali samochodem, ale no byli bardzo pracowici, zarobili sobie pieniądze, kupili sobie samochód i teraz dojeżdżałem swoim i znowu ta sama zasada obowiązuje, poza Poznaniem dorzucam do i to jest tylko, mówię, taka nasza wewnętrzna, bo to nie jest wasz obowiązek dawać pracownikowi pieniądze na paliwo. Moja żona przez ileś lat dojeżdżała do miejsca swojego pracy, gdzie naprawdę nie zarabiała dużych pieniędzy. No nie chcę tu mówić dużych czy małych, no w każdym razie jako nauczyciel w przedszkolu no nie zarabia się jakiś tam kroci, na pewno pracownik budowlany zarabia więcej i dojeżdżała codziennie po 20 kilka kilometrów poza Poznań w dwie strony swoim samochodem, nie zabierała nikogo, bo jakoś tak mieszkaliśmy zawsze, że no nie miała jakiegoś tam współpasażera i te pieniądze na własne, z własnej kieszeni wyciągała i nie było czegoś takiego, że no to pracodawca to teraz mi daje na paliwo czy coś takiego, nie? Tak więc no jeżeli chcecie dawać swoim pracownikom pieniądze na czy tam zawozić czy coś takiego, no to musicie wiedzieć, że wtedy no, już no, jesteście jakby uwiązani, tak musicie od tej piątej odebrać. Człowiek się denerwuje, przeżywałem straszne stresy, jak musiałem gdzieś jeździć, korki i tak dalej. Teraz zawożę codziennie syna do przedszkola na ósmą, tak więc no, już nie mogę od siódmej pracować, no bo muszę zawieźć go na ósmą. Nie chcę też, żeby tam chłopak siedział w jakiejś salce i tam z tymi dziećmi się tam spał na tym stoliku. Tak więc no już też z biegiem tego czasu, jak rozwijacie swoją firmę, to no nie chodzi o to, żeby pracować coraz więcej, tylko żeby pracować coraz mniej, a żeby no dochód był coraz większy, tak więc no jakoś to trzeba sobie tak zautomatyzować, zorganizować, żeby to było dla was korzystne. Nie chodzi o to, żeby się zajechać i robić po... Mam takiego kolegę z Warszawy, bardzo sympatyczny chłopak, on mówi, że on robi po ileś tam tysięcy kilometrów miesięcznie, także ja sobie nie wyobrażam tego, kurczę, robić tyle kilometrów. Tym samochodem zrobiłem, z tym busem moim 130 tysięcy kilometrów zrobiłem, nie wiem, w 4 czy 5 lat, już nawet nie pamiętam, kiedy to miałem ten samochód zakupiony, ale no generalnie tak to się u mnie odbywa i no myślę, że to się pewnie nie zmieni i no trzeba jakieś tam koszty związane z dojazdem ponosić i no i tyle no, w tym temacie, nie będę się tutaj rozwodził. Tutaj Łukasz też mi pisał na Messengerze, że ma taki problem, znaczy problem, no pierwszy raz mówi, ale serką maluje, szpachluje i potem wall primerem i okazuje się, że musi 3 lata, 3 razy malować dwueską sufit. No nigdy mi się, Łukaszu, nie zdarzyło, żebym malował 3 razy dwueską sufit. Może po prostu malujesz w oknie zbyt krótkim włosiem i zbyt rozwalcowujesz to na blachę. Jak wspomniałem wcześniej już w wielu filmach, malujemy w oknie 15-21 mm, czyli lamlonem i flugerowskim. I jest to świetny wałek i tylko od ciebie zależy na tym wałku, jaką będziesz miał strukturę. Wcale nie znaczy, że długi włos to duża struktura. Malarz jak potrafi malować, to takim wałkiem też zrobi małą strukturę. Ja ostatnio jeden z moich podwykonawców malował też flugerowskim z mikrofibry takim wałkiem, z krótkim włosiem. No nie podobała mi się ta struktura, wyglądała no tak... No ja bym po prostu z dłuższym włosiem bym mniejszą tą strukturę zrobił, nie? I wiecie, dłuższy wałek, dłuższy włos, mniejsza ilość nabierań farby, mniejsza ilość powtórzeń i też mi jeden tam kolega pisał na mailu, że no nie wierzył mi, że oczy miała chrzanie i tak dalej, aż dopóki nie zmienił na ten wałek z długim włosiem i wtedy się okazało, że faktycznie wałek jest, ta struktura jest lepsza i mniejsza ilość pasów, o ile w ogóle jakieś występowały, tak więc no sugeruję najpierw spróbować, a potem wyraźcie swoją opinię. Tak więc malowanie dwueską na dwa razy zupełnie wystarczy, nie trzeba jej rozrzedzać, bo nie wolno nawet rozrzedzać. Natomiast jeżeli macie jakiekolwiek problemy z pasami na farbach ściennych, jeżeli malujecie i jeżeli producent zaleca, bo czasami doradca techniczny nie zaleca, ale producent napisze, na przykład ma w karcie technicznej w internecie, no już nie na wiaderku, tylko w internecie, że można od 5 do 10% wody
dolać. Farba z wodą rozlewa się troszeczkę lepiej. No jak takim kitem malujesz, no to nigdy nie będziesz miał fajnej struktury. Kitem czytaj farba nierozrzedzona. Paweł, który ma ponad 50 lat, z malutkim plusikiem, jak to pyta, jak to pisze, pyta mnie, że chce otworzyć firmę zajmującą się szpachlowaniem agregatem. I czy to jest opłacalne, czy taka usługa jest ok i tak dalej. Tutaj już miałem takie dwa telefony i to z dotacji ludzie chcą po prostu sobie wziąć jakiś agregat i to robić. No nie mając pewnie pojęcia o tym, jak to się robi i tak wiecie, no chcą kupić agregat i pewnie za miesiąc powiedzą, że no tak przypuszczam, chociaż nie, może tak akurat nie być, że sprzedadzą ten agregat, powiedzą, biznes nie idzie. Sugeruję, jeżeli jakikolwiek chcecie biznes otworzyć i fajnie pisze o to w książce Harv Eker, w książce Biedny, Bogaty, po prostu różni mentalnie, żeby jeżeli chcecie otworzyć jakiś biznes, to najlepiej się w tym biznesie najpierw zatrudnić jako pracownik. Popracuj sobie 2-3 miesiące, zobaczysz, jakimi materiałami robi twój szef, jakimi materiałami, jakimi narzędziami to robi, jak to wychodzi, ile jesteś w stanie zrobić, no potem sprawdź sobie tylko rynkową cenę i potem daj wypowiedzenie i otwórz własną firmę, już będziesz wszystko wiedział. On tam w piekarni po prostu chciał, Harv Eker chciał cukiernię otworzyć i się zatrudnił, zajęcie gdzie? W cukierni. Tak więc wiedział wszystko, wiedział o dostawcach, skąd bierze dostawcy, kto mu przywozi i tak dalej, i tak dalej. No i po prostu miał jakieś rozeznanie. Dziwne jest takie, wiecie, no bez rozeznania rynku i bez w ogóle jakiegoś pojęcia o tym. No ja rozumiem, jeżeli pracujesz jako pracownik w jakiejś firmie i widzisz, że twój szef, no idzie mu ten biznes i twój szef też by chciał pewnie już współpracować z tobą troszeczkę na innej płaszczyźnie, czyli no chciałby, żebyś był podwykonawcą czy coś takiego, chłopie, otwieraj firmę i działaj, nie? Bo to naprawdę dla ciebie jest wielka szansa. Ale jeżeli masz, nie wiesz w ogóle o czym, co w trawie piszczy i chcesz to robić, no to takie jest trochę według mnie nierozsądne. To właściwie tutaj mam wszystkie pytania ogarnięte. 27 minut, Boże, znowu kto to będzie oglądał. Na koniec tylko jeszcze powiem Bartoszowi Piotrowskiemu, który, no i tym wszystkim, którzy tam wiecie, dokupują mi, czy wam, czy komukolwiek, kogo na swoim, w swoim życiu spotkacie, który będzie wam po prostu od tyłu was kopniakami częstował. Nie przejmujcie się tym, cieszcie się z tego, bo jeżeli, tak jak to mówi Brian Tracy chyba, jeżeli ktoś kopie was z tyłu, to znaczy tylko jedno. Jeżeli daje wam kopniaki, to znaczy tylko jedno, że on po prostu jest za wami, a wy jesteście z przodu. Także trzymajcie się ciepło, cieszcie się, jak ktoś was kopie po tyłku, bo to znaczy, że to wy jesteście z przodu, a nie ci, którzy was tam krytykują, upluwają, śmieją się z was czy coś takiego, nie? Także powodzenia, działajcie w swoim biznesie, macie jakieś więcej pytań, piszcie śmiało, ja bardzo chętnie odpowiem. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, spóźnienia, pozdrawiam. Aha, jeszcze taki zwiastun, no obiecuję, już mam go dawno pociętego, jeszcze tam muszę nad tą edycją trochę posiedzieć, ale mam test dwóch gładzi, LSR-ki i Briduxa. I to będzie pierwszy test gładzi z zakończeniem alternatywnym. Czyli win-win, nie ma po prostu, że to jest lepsze, to jest gorsze. Są dwa zakończenia mówiące o tym, że ten materiał jest świetny i ten materiał jest świetny. Tak więc bardzo fajnie i bardzo śmiesznie według mnie to wyszło. No, zachęcam do oglądania. Pewnie nie wrzucę tego filmu zaraz po tym, bo no, nie chcę dwóch filmów wrzucać w ciągu jednego dnia. Ale no, myślę, że w poniedziałek już będzie, tak więc... Aha, i będzie jeszcze jedna rzecz, taka, która no troszeczkę może też mi rzuci taką małą kłodę pod nogi, ale producentom wałków do szpachlowania na pewno. Otóż będzie pokazana metoda nakładania aplikacji, przepraszam, mówię to teraz muszę się profesjonalnie wypowiadać. Metoda aplikacja gładzi będzie taka, którą będziecie mogli zaimplementować do swojej firmy. I no to będzie dość nietypowe i dość takie... No, jak to zobaczyłem, powiedziałem, nie wierzę, kurczę, nie? I to będzie naprawdę hicior. Także trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.